Drodzy Państwo, zapraszam Państwa na niepowtarzalną, barwną i pełną egzotyki podróż do świata Orientu. Powitajmy naszego gościa, pana Leszka Szczasnego. Troszkę takiego doświadczenia mamy. Pierwszy raz gdzieś tam po maturze spakowałem się w taką niezależną wyprawę Czechy, Austria, Niemcy wówczas. I dzięki temu doświadczeniu dzisiaj prawie że taki rowerowy czy taki miejski plecak potrafię się spakować w miesięczną, nieraz dwumiesięczną wyprawę. Ta do Turcji trwała miesiąc. Tak tutaj wyglądała trasa tej mojej przeprawy przez Turcję. Na początku tutaj wjeżdżam od strony właśnie Bułgarii. Stąd ta właśnie ta cyrylica na tym pierwszym zdjęciu, które tam pokazywałem. Będziemy w Stambule, potem trasa tutaj nad Morzem Czarnym. Potem zjeżdżam w głąb lądu tureckiego do słynnej też Kapadocji w Górę Ala i powoli potem wracając zatrzymuję się przy Tuzgolu, takie duże słone jezioro Bej Pazari i Edirne w tej niewielkiej geograficznie europejskiej części Turcji. Stambuł, który przez wieki był stolicą tego wielkiego imperium tureckiego, dzisiaj stolicą jest Ankara, inne miasto w środkowej Turcji, ale i tak pod wieloma jakby względami tym najważniejszym ośrodkiem współczesnej Turcji pozostaje właśnie Stambuł, kilkunastomilionowa metropolia, jedno też z większych miast na świecie, cały czas gdzieś tam się rozrastające i wchłaniające kolejne te dzielnice. No jestem członkiem takiego internetowego klubu podróżnika, zresztą dwóch, tutaj dzięki uprzejmości tej pary poprzez tą znajomość w internecie miałem możliwość przenocowania u nich kilka dni za darmo i penetrowania tego olbrzymiego, a z drugiej strony fascynującego miasta, jakim jest Stambuł. Kolor, który tutaj objawia się na fasadach domów, on potem też będzie widoczny i na strojach ludzi. To dużo bardziej kolorowa rzeczywistość niż ta, którą mamy za naszymi oknami. Bardzo często też ta ulica jest takim przedłużeniem domu. Tam się spędza wolny czas. Ludzie, jeżeli nie muszą w czterech ścianach swojego domu, się nie chowają. Bardzo mi się to podobało. Są dzielnice skromniejsze, są dzielnice z luksusowymi, przeszklonymi bankami. I kolejne gdzieś tam dynamicznie rozbudowujące się kwartały części tego miasta. Kontrasty spotkać możemy również tego typu z barów McDonalda wychodzące od stóp do głowy na czarno, poubierane wierne muzułmanki, czy te bary McDonalda przy tych pubach. Natomiast najbardziej rozpoznawalny przez wieki i dziś również zabytek Stambułu to ta świątynia Hagia Sofia, początki w IV wieku naszej ery, wybudowana jako świątynia chrześcijańska, była wtedy największą świątynią chrześcijańską na świecie, potem zamieniona w XV wieku, przejęta przez muzułmanów, zamieniona na meczet, była największym meczetem na świecie, a potem od XX wieku w ogóle już jest tylko muzeum. Natomiast vis-a-vis tej Hagi Sofii, wbudowany trochę na zasadzie rywalizacji estetycznej, to coś piękniejszego postawi, wniesiony już przez samych muzułmanów, tak zwany meczet na początku XVII wieku, tak zwany meczet błękitny. Nie da się pokazać, pałac Dolmabahçe, taka mieszanka stylów z końca XIX wieku, który tutaj widzimy za moment właśnie od tyłu. On jest bardzo ważnym strategicznie miejscu w Stambule, ulokowany nad cieśniną Bosfor, która rozdziela geograficznie Europę od Azji. No i na tę azjatycką część Stambułu można się przedostać tylko dwoma mostami, późno zbudowane w latach 70. przez Japończyków. Natomiast całkiem niedawno otwarto też pierwszy jakby tunel podziemny, ale przez wieki ten transport odbywał się i do dzisiaj odbywa no właśnie tymi promami, stateczkami, ja też w ten sposób na tę azjatycką część Stambułu się przedostałem. Stambuł jest takim wyjątkowym miastem, bo ludzie czasami tutaj do pracy czy do szkoły rano muszą jeździć z Europy do Azji, bądź odwrotnie. Jedyne miasto na świecie, które jest położone na dwóch kontynentach.